Witamy Państwa bardzo serdecznie w programie Ręce, które leczą. Jak zawsze Ola Nowak i Zbyszek Nowak, witam pięknie. Drodzy Państwo, dziś jak zawsze same dobre wiadomości, bo to jest przecież nasz program i my innych wiadomości dla Państwa nie mamy. Chcemy Państwu przypomnieć archiwalne nagranie z 1994 roku z programu Na każdy temat, bo z uporem maniaka mówimy o wirusach, o tym, że wirusy, każde wirusy poddają się energii. Prawda, Zbyszku? Drodzy Państwo, to wynika z prostej zależności, ponieważ organizm każdego z nas pracuje na około 6,5 tysiąca stopni energii życiowej według francuskiego radiestety André Bovisa, a wszystkie pasożyty, w tym również wirusy, bakterie i tak dalej, od 0 do 3 tysięcy. Poprzez podwyższenie wydolności pracy organizmu i właśnie się tym zajmuje, wszystkie pasożyty giną, w tym również wirusy, czego dowodzi ten program sprzed tylu lat, który Państwu przypominamy, i matkę tej właśnie kobiety, która po 20 kilku latach mówi o tym, w jakim stanie była ta dziewczyna, którą Państwo widzicie przecież w zaawansowanej ciąży, a tu cytomegalia. Do tej pory urodziła czwórkę zdrowych dzieci i wszystko jest dalej w porządku. Minęło 20 kilka lat. To jest najlepszy dowód tego, że właśnie działanie energetyczne na tym, w tym czwartym przybliżeniu według profesora Marka Szewczyka, według księdza profesora Włodzimierza Sedlaka, jest możliwością, która pozwala mi, działając przy pomocy tego daru, powodować takie właśnie sprawy i pokonywać te, wydawałoby się, niemożliwe. Więc jest to, jak się okazuje, możliwe i służę Państwu nie tylko w sprawach cytomegalii, w sprawach innych wirusów, nawet u zwierząt. Tak jest. A więc cytomegalia, ospa wieczna. Zanim posłuchamy Iwonki, posłuchajmy, co po 20 kilku latach o tamtych dramatycznych wydarzeniach mówi mama Iwonki, pani Hania Smaczyńska. Parę tygodni po ślubie, w czerwcu 1994 roku, córka przyjeżdża z mężem w sobotę, bardzo źle się czuje, zostaje w domu w sobotę, w niedzielę, a w poniedziałek przywozimy do Zbyszka praktycznie nieżywą. Zbyszek ją wniósł do siebie, dość długo nad nią pracował i gdzieś po dwóch godzinach pyta, czy czuje ręce, nogi. Tak, ręce i nogi to ja czuję, bo ona już w ogóle była drętwa, prawie odpływała, mówiąc tak nieelegancko. No i Zbyszek zajmuje się Iwonką i mówi do mnie, ona zdrowieje w oczach po prostu, i w piątek do mnie mówi, żebym, to jest od poniedziałku do piątku, 4 dni, żebym zrobiła badania na cytomegalię. Czyli zanim Iwonka dotarła do Zbyszka, nie było tej diagnozy, nie, nie, prawda? Nic nie było. Nie wiadomo było, co się jej dzieje. To jest czwarty dzień. Przyjeżdżam u siebie do centrum, wiem, że moja koleżanka ze studiów robi badania na tą cytomegalię. No wchodzi Iwonka, tak, patrzy, mówi, coś ty zwariowała? Ja mówię, bioterapeuta kazał, żebyś zrobiła. Na co wtedy moja koleżanka woła na pomoc pana profesora z tej kliniki i mówi, no panie profesorze, no niech pan zobaczy na tą dziewczynę. Ona cytomegalnie, bo jej tam jakiś tam cudak czy ktoś. I wtedy odpowiedziała, mówię, kochana, albo ty, albo ja z tego gabinetu wyjdziemy, ale musisz wziąć te badania. Dobrze. To właściwie krew pobrał technik, który u niej był. To jest piątek. W poniedziałek są wyniki. Przyjeżdżam do niej, jest mikroskop taki dwupoziomowy, że dwie osoby jednocześnie. Kiedy zobaczyłam, co się stało, to się nogi pode mną ugięły, bo w całym preparacie nie było jednej komórki żywej w cudzysłowie, czyli normalnej wirusa, wszystko na czerwono, bo to się, jeżeli jest chore, to wszystko, i to wszystko było zniszczone. No i oczywiście no, Iwonka przyjeżdża. Jest to gdzieś koło miesiąca, ja się już dowiedziałam, że jest w ciąży. I to też tak, no ktoś musiał mi powiedzieć akurat, więc znów mnie tak ścięło. No ale Zbyszek mnie mówi, dobrze, już damy sobie radę, 15 dnia ciąży, stwierdził, będziesz miała wnusie, akurat się urodzi na twoje urodziny i wszystko będzie dobrze. No, to czyli będzie. Iwonka nadal jest chora i chora cały czas jest ciąża. Jest gdzieś 2 miesiące. No, Zbyszek, dzwonię do Zbyszka, słuchaj, już jest wszystko dobrze, jest czysto. No więc dzwonię do swojej koleżanki.
Już 4 żeśmy sprawdziły i jest czyściutko. I teraz pani powiem prawdę, 2 tygodnie temu też było czysto. I ja dostaję papierek, w którym jest napisane od genetyków, że nie stwierdzono obecności wirusa, jest zaklejone i jest stwierdzono, a tutaj, że jest. Bo czyli to się jest, do tego stopnia lekarza tak, mnie mieści jest, w głowie, że tak, postanawiają sfałszować badania? Tu jest magister, a tu jest doktor i u nas ta hierarchia taka, że ten im więcej tytułów to musi być, wcale nie musi być prawda. I wtedy już powiedziała nie, a my kategorycznie nie. No więc idę już teraz do niej, do mikroskopu, pokaż mi. No, pokazuje preparat, no nie ma, wszystko jest niebieskie, to jest takie prawie granatowe, czyli są zdrowe. Jest przy mnie lekarka. I mówi, a ona mówi, no ale i pokazuje mi ten preparat sprzed 1,5 miesiąca, gdzie jest czerwono. Mhm. Ja mówię, słuchaj, to było i nie jest, teraz oglądamy, co jest dzisiaj. To dzisiaj była krew, czy tam wczoraj badana. Na co ta lekarka mówi, i gancyklowi tak szybko zadziałał. Na co moja koleżanka do niej mówi, gdzie ja ty tam, jaki gancyklowi, no ona do jakiegoś tam cudaka. Znowu, że ona mówi, zaraz. Ona znów patrzy na ten preparat i na ten. I później ta pani doktor przywoziła do Zbyszka swoje dzieci. Tutaj z Niekłańskiej i z innych. Skoro cytomegalia, żeby była. I w końcu wszyscy 4 tych profesorów doszło do Zbyszka. I mówi, proszę pana, czy pan wie, że pan działa na poziomie DNA? Zbyszek mówi, nie wiem na jakim, ale się udało. Tak, to już to, co Iwonka możemy tu tłumaczyła, chyba z całą odpowiedzialnością powiedzieć, tak. Kończąc tę część naszej rozmowy, że chyba nie ma takiego wirusa, który by Zbyszek nie... Mówimy to z całą odpowiedzialnością w naszych obecnych czasach, wiadomo jakich, drodzy Państwo, nie ma takiego wirusa, którego by Zbyszek nie zwalczył. Dziękuję Ci bardzo. No, dziękuję i ja. No właśnie, Zbyszku, pani Hania opowiada to tak, jakby to się działo dziś, wczoraj. To wszystko jest żywe w pamięci. No ale niewątpliwie najważniejszą rzeczą jest to, że te wszystkie straszliwe wirusy jeden po drugim właściwie błyskawicznie były eliminowane. Możliwości, które posiadam poprzez to działanie energetyczne i wpływ na tak zwaną matrycę energetyczną, to mi pozwala regulować zakłóconą pracę organizmu na poziomie energetycznym i podnosić tę wydolność pracy organizmu na tyle, że te wszystkie, jakby to powiedzieć, szkodniki, te bakterie, wirusy, inne, powiedzmy, większe rzeczy, no, giną. Pamiętajmy tylko o tym, że właśnie po takim kontakcie, nawet po tym naszym kontakcie telewizyjnym, może występować temperatura, biegunka, wymioty, wysypka, ponieważ organizm poddany temu oddziaływaniu wyrzuca wszystko to, co mu przeszkadza. Bez udziału świadomości, uwaga, to w tym momencie osoby, które obserwują ten nasz przekaz energetyczny, może się okazać, że nie mogą palić papierosów, a jak się nie chce, to nie palimy, bo nikotyna zwęża naczynia krwionośne, obniża wydolność pracy organizmu, a tym samym poziom ten energetyczny nam opada. I daje szansę wirusom. I daje szansę wirusom. Tak jest. Drodzy Państwo, zanim obejrzymy archiwalny materiał wypowiedź Iwonki de Roy, czyli córki pani Hani, przypomnę tylko, że zarówno Hania Smaczyńska, jak i Iwona to są osoby, które dokładnie wiedzą, o czym mówią. Hania jest biologiem, biochemikiem, a Iwona jest genetykiem. W 1994 roku zostałem zaproszony do tak zwanego talk show z panem Andrzejem Wojciechowskim i powiem Państwu, wpadłem w przerażenie, bo co? Ja powiem, że był ślepy i widzi, że wyleciały mu bębenki i słyszy, że pies był chory na padaczkę i jest co? I chodzi? Przecież ci ludzie zabiją mnie śmiechem. I zapytałem drżącym głosem, czy ja mogę przyprowadzić tych ludzi, którym pomogłem. Tak, proszę bardzo. I proszę Państwa, w ciągu dosłownie 2 godzin wydzwoniłem 10 osób, które przyjechały, żeby dać świadectwo tego czegoś, co wydaje się niemożliwe. Ale wtedy, kiedy próbujemy, wszystko jest możliwe i o tym właśnie mówią nasze programy. I właściwie każda relacja z tych 10 jest niesamowita. Może jeszcze kiedyś przypomnimy niektóre z nich, ale dzisiaj wirusy, bo to nas przecież naprawdę teraz dotyczy, obchodzi i przeraża. I Iwonka de Roy. U mnie zaczęła się ta choroba od tego, że miałam zapalenie miedniczek nerkowych i lekarze określili to jako spontaniczne, ponieważ w moczu nie wykryto bakterii. Więc takiego... Pani najpierw korzystała z normalnych lekarzy i w tak, momencie, kiedy lekarze powiedzieli, nic nie potrafimy, już więcej zrobić, pani przyszła
To znaczy, nie powiedzieli, że nie potrafimy. W takim przypadku po prostu się nic nie robi, bo jeżeli się stwierdza spontaniczne zapalenie miedniczek nerkowych, to zalecenie jest leżeć i wygrzewać. Natomiast mi przestała też funkcjonować właściwie wątroba, potworne bóle brzucha i udałam się do pana Zbyszka. I pan Zbyszek zasugerował zrobienie badania w kierunku cytomegalii, czyli sprawdzenia obecności cytomegalowirusa, który wywołuje tą chorobę. I udałam się z powrotem do szpitala, w którym badano mnie w związku z tym zapaleniem miedniczek nerkowych. Pani się teraz dobrze czuje. I widzę, że pani jest w ciąży. Tak, tak, zgadza się. Świadczy o tym, że jest pani zdrowa. Jestem zdrowa i przez długi czas lekarze właśnie chcieli uwierzyć, że ten wirus został z mojego organizmu kompletnie wyrzucony. Ponieważ... A jak to było, co pan Zbigniew zrobił? Czy to było właśnie... Przez dotyk rąk. Dotyk rąk. Tak. Czy pani coś czuła wtedy? Wtedy, kiedy przykładał ręce w okolicach nerek. To takie olbrzymie ciepło. I po tygodniu wszelkie dolegliwości ustąpiły. Czyli nastąpił cud. Tak? Można to tak nazwać. A jak pani by to nazwała inaczej? Wie pan, ja jestem z wykształcenia genetykiem. I ja tłumaczę sobie jednak cały czas naukowo bardziej. I to można wytłumaczyć naukowo? Ja pracuję na poziomie cząstek elementarnych, to znaczy na poziomie cząstek DNA, czyli podstawowego nośnika genetycznego organizmu na podstawie na białkach. Natomiast wiadomo, że one są zbudowane na niższych poziomach jeszcze. I te niższe poziomy to są poziomy też energetyczne. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nikt nie wierzył w istnienie DNA. Tego nie można zobaczyć gołym okiem. A jednak teraz wszyscy przyjmują to za fakt. To można zobaczyć gołym okiem tylko w encyklopedii. Pani było łatwiej uwierzyć, co brzmi przekornie bardzo. Łatwiej mi jest zrozumieć działanie pana Zbyszka. Może ja sobie go nie tłumaczę na poziomie cudów, tak jak pan już tu kilkakrotnie zauważył, sił nadprzyrodzonych. Mi jest łatwiej to wytłumaczyć na poziomie nauki. Zdrowe nie tylko pierwsze dziecko, ale pozostała trójka i pani Iwonka do dziś cieszy się dobrym zdrowiem, bo przecież tamto, co było, po prostu zniknęło na zawsze. Drodzy państwo, dla was, dla waszych dzieci przekaz i energetyzacja wody. Proszę państwa, przystępujemy do naszego głównego, potężnego przekazu energetycznego. Pamiętajmy o tym, że aby ten nasz kontakt był jeszcze większy, jeszcze silniejszy, to trzeba się po prostu uśmiechnąć. Ten uśmiech wchodzi do naszego wnętrza. I wtedy ten nasz kontakt jest jeszcze silniejszy. I pamiętajmy o tych trzech gestach. Ten pierwszy, ten drugi, ten trzeci. Tylko moje dłonie będą do państwa odwrócone. A więc wyciągamy nasze dłonie, kierujemy je przed siebie i zaczynamy ten nasz główny, potężny przekaz energetyczny. Energia, która płynie do państwa, jest opisana znakiem ujemnym. W tym znaku pracuje cały nasz organizm. To jest nasz pierwszy gest. Jedna minuta, oczywiście umowna. Ten drugi, dłonie przybliżamy, nie składamy. Teraz ta energia ulega uformowaniu. Tak trzymamy nasze dłonie. Ten trzeci gest, obydwanie kładziemy na naszym ciele. Pamiętamy tylko o tym, aby ręce się nie krzyżowały i palce nie łączyły. I w tej chwili ta energia, która zgromadziła się, uległa uformowaniu, przepływa do naszego ciała, wszędzie będzie się rozpływać, a na zewnętrzne strony naszych dłoni, z powierzchni całego naszego ciała spływa ten śmietnik energetyczny. I kiedy mija trzecia minuta, odpromieniowanie. Odrywamy dłonie, odrzucamy, jakbyśmy coś strzepywali i klaszczemy. Drodzy państwo, przystępujemy do procesu energetyzacji wody. Pamiętajmy o kartkach wodnych. Jeśli nie mamy kartek wodnych, to proszę na butelce napisać imię i nazwisko osoby, dla której woda będzie energetyzowana. Kartka wodna jest bardzo ważna i powiem, z jakiego względu jest to bardzo istotne. Otóż, drodzy państwo, kartka wodna to najmniejsze zdjęcie energetycznie czynne, które przyklejone na butelkę z wodą zabezpiecza tę wodę przed negatywnymi energiami. Na terenie domu możemy mieć różne negatywne sprawy, promieniowanie geopatyczne, elektromagnetyczne.
Bardzo ważna jest ta właśnie kartka. I jeszcze jedna rzecz jest ważna. To jest ta druga część kartki. To jest mój kontakt z osobą, dla której Państwo podejmujecie energetyzację wody. Wystarczy wejść na stronę nowak.pl. Tam są telefony i zamówić sobie odpowiednią ilość kartek. Tym bardziej, że do wszelkich celów spożywczych powinniśmy właśnie używać wody naenergetyzowanej. Woda, drodzy Państwo, zachowuje pamięć tego wszystkiego, przez co przeszła. Woda jest dla nas niezwykle ważna. Dlaczego? Ponad 70% masy naszego ciała to jest woda. A teraz przybliżamy nasze dłonie do butelek z wodą i razem ze mną powoli te dłonie podnosicie. A to nasze połączenie jest potężne, mentalne i bezpośrednie, bo wizyjne. I jesteście Państwo moimi pośrednikami w procesie energetyzacji wody, którą macie w swoich domach. Podnosimy nasze dłonie, zaczynamy proces energetyzacji. Teraz dłonie odrywamy, odrzucamy, jakbyśmy coś strzypywali. I pamiętajmy, okłady z tej wody to płatki kosmetyczne, tylko tą wodą zwilżone. Po 5 minutach wszystkie płatki wyrzucamy. Tam, gdzie są jakiekolwiek nasze problemy, jakieś bóle, jakieś krosty, na przykład jak mamy złamanie, to na gips kładziemy. Jeżeli mamy jakieś opatrunki, to na opatrunki tą właśnie wodę. Jeżeli oparzymy się, to na miejsce oparzone i nagle się okazuje, że ten proces gojenia jest zupełnie inny, ponieważ woda po procesie energetyzacji staje się potężnym magazynem energii. Dziś już kończymy nasz program. Myślę, że emocji było pod dostatkiem. I zapraszamy na następny. Bardzo serdecznie dziękuję i chciałbym powiedzieć, że 1 lipca 2021 roku mija 30 lat, jak założyłem firmę SAN, w której udzielam Państwu wszechstronnej pomocy w sensie tym energetycznym. Co ja powoduję? Ja wzmacniam, ja uruchamiam zakłóconą pracę organizmu. Ja wzbudzam tą pracę organizmu, działając na poziomie energetycznym. I wtedy są przyjmowane leki, przyjmowane zabiegi. Od 30 lat działa firma. A tymi sprawami, z których mnie Państwo znacie, zajmuję się jeszcze co najmniej drugie tyle. Aż nie chcę się wierzyć, ale taka jest prawda. Dziękuję. I miejmy nadzieję, że będziesz się zajmował jeszcze przynajmniej trzecie tyle. W każdym razie za miesiąc następny program. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.